Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zacznę jak zwykle prośbą do Państwa. Ponieważ mam zaległości w nagrywaniu audycji, to niestety przed nagrywaniem się troszeczkę stresuję. No nie jestem w takiej formie, jakbym codziennie nagrywał. Dlatego proszę Państwa, żebyście nie byli dla mnie zbyt surowi, gdy się przejęzyczę czy zacznę jąkać, albo oddam jakiś odgłos w czasie mówienia. Mam tu na myśli oczywiście, no, że czymś poruszę, tak? A nie to, o czym Państwo myślą. No, ale to oczywiście taki suchar. Dzisiejsza audycja będzie jednocześnie bardzo ciekawa, ale też bardzo smutna. Bo to będzie o morderstwie, które wydarzyło się niespełna miesiąc temu. Otóż 14 czerwca tego roku, czyli niespełna miesiąc temu, jak już wspomniałem, została zamordowana, uduszona pani Natalia przez swojego 21 lat starszego małżonka. Specjalnie słuchałem kilka razy nagrania. Pana z kanału Kryminalny Patrol, więc nauczyłem się chociażby wieku tych osób, bo wiedzą Państwo, jak ja zawsze takie historie opowiadam, to zawsze coś przekręcę albo coś zapomnę, zwłaszcza jakieś liczby, ale teraz się troszkę lepiej przygotowałem. Oczywiście mogą pewne niektóre elementy być przeze mnie źle powiedziane, dlatego że być może wyjdą nowe fakty jeszcze jakieś, bo moim zdaniem ten pan z tego kanału albo nie mógł, albo nie chciał powiedzieć wszystkiego. Znaczy ja nie, broń Panie chyba dobry Boże, nie oskarżam, że on kłamie, czy coś takiego, tylko, że no, nie wypada pewnych rzeczy mówić, a mi z racji takiego kanału i taką, takiej działalności, jaką się zajmuję, wypada i nawet należy powiedzieć o pewnych rzeczach. Więc, żeby było wszystko jasne, już na samym początku, ja nie jestem jakimś yy, Zwolennikiem tego, co się stało, i uważam, że za to morderstwo, chociaż było popełnione prawdopodobnie w wielkiej rozpaczy, on powinien, ten 60-letni pan, nie powinien już wyjść z więzienia. A gdyby była w Polsce kara śmierci, to powinien ją dostać. Zamordował: zamordował swoją żonę, zostawił 10-letniego syna. Ale opowiem Państwu tę historię oczywiście w skrócie. Pod moją audycją będą zostawione linki, także będą mogli Państwo się zapoznać z tym wszystkim. Więc historia była taka, że był 60-letni pan, który miał podkreślam, ja mówię to, co usłyszałem na tym kanale Kryminalny Patrol który miał firmę informatyczną, jeśli dobrze zapamiętałem. Ta pani, która została zamordowana, świętej pamięci pani Natalia, była doradczynią czy tam kredytową, czy bankową. Jest nawet jej kanał na YouTube, więc można zobaczyć. Więc to była pani, która znała się na pieniądzach. I teraz, jak oglądałem jej ostatnie sprzed trzech tygodni nagranie, to takie, jakby prorocze, mówiła, tak, no, widać, że bardzo kobieta, bardzo y, fajnie podchodziła do finansów, tak. No, tutaj miłość, tutaj to, ale no, tu pamiętajmy, że jest majątek, że przy rozstaniu, bo ona akurat mówiła, że jakiś kredyt hipoteczny przy rozstaniu, no, i właśnie w tym mniej więcej czasie, mniej więcej mogła właśnie zostać zamordowana, czyli to takie, bardzo wszystko jest. Czy to przypadek? No na pewno przypadek. No i mieli dziesięcioletniego syna. I z tego, co ja usłyszałem, to ten pan, który prowadzi kanał, powiedział, że 60-letni morderca, przypomnę, pani Natalia, bo oczywiście zapomniałem powiedzieć, miała 39 lat. Było między nimi 21 lat różnicy. Do zdjęcia tego 60-latka nie dotarłem, natomiast świętej pęci pani Natalia. Myślę, że to jest ważne, żeby to powiedzieć. Moim zdaniem, to jest moje całkowicie subiektywne zdanie, nie była ładna, natomiast była bardzo zadbana. Makijaż, pazury, włosy to wszystko tip-top. To wszystko na tip-top. Widać, że to jest kobieta, która wie, że wyglądem można dużo załatwić. I to i mężczyzna może dużo załatwić, i kobieta. Wiadomo, ludzie oceniają innych. Przecież jak ja widzę jakiegoś człowieka, to nie widzę jego duszy, jaki on ma charakter, kim on jest, jaki on ma serducho, tylko widzę tak naprawdę jego ubranie. Mogę zobaczyć, jak taki człowiek się porusza: czy jest wyprostowany, czy pochylony i sprawia wrażenie, jakby bał się, że dostanie cios pięścią w brzuch, czy też wyprostowany i widać, że on jakby się nie boi, chociaż tak naprawdę może kłamać specjalnie używać mowy ciała, takiej pewnej siebie, a wewnątrz siebie się bać tego uderzenia. Tak więc, szanowni państwo, to wyglądało tak, jak ten pan powiedział na YouTube, że 60-latek bał się komornika, w związku z czym przepisał na nią czy majątek i albo Budowali, tak, jak ja to zrozumiałem. Przepraszam, że tu jest trochę pokręcone, ale sam do końca nie wiem, bo patrzyłem po różnych portalach, i tak jakby to. No nie wiem, czy tak było na pewno. Czy oni budowali dom, czy go mieli, tak czy siak. Było po połowie i ten 60 latek przepisał jej wszystko. Ponoć bojąc się komornika. Z drugiej strony był uważany za zamożnego, więc mi się wydaje, że w takich przypadkach, których znam z racji tego czym się zajmuje dość dużo to nie miał problemów finansowych. Po prostu kobieta prosi, że przepisz, bo się źle czuję, bo ty mnie nie kochasz, bo ty mnie zostawisz. Z tego co się dowiedziałem w komentarzach i to też jest bardzo ważna rzecz. W komentarzach do tego kanału Kryminalny Patrol, w którym ten pan Prowadzący, to jest chyba były policjant, opowiada o tym zdarzeniu. Tam dużo kobiet, co mnie zdziwiło, bo jeszcze jak ja zaczynałem tą przygodę z, na początku z blogowaniem, potem z YouTube'em, to słuchajcie, to, to teraz jak się na YouTube pisze, tak że jest jakiś polityk w Polsce, tak który Niemcom na wysokości, w pozycji kolankowo-łokciowej jest przed Niemcami, tak. Czy na przykład o tym, że trzeba zabezpieczyć swoje finanse w związku z kobietą, że na sali, tam gdzie jest rozwód, dzieją się dantejskie sceny, to jak ja to mówiłem, jak ja w, z tym wchodziłem, powiedzmy no, na rynek, tak? powiedzmy, na rynek, informaty rynek informacji, to za to się naprawdę ponosiło konsekwencje. To były nie tylko wyzwiska, ale i groźby. Wielu ludzi tego nienawidziło. Teraz jest duża zmiana informacyjna. Mogą mi Państwo wierzyć, bo ja to pamiętam, jak ja zaczynałem, jakie to było po prostu, no, było to bardzo ciężkie mówienie o tym. Świadomość społeczna była praktycznie zerowa. A teraz co drugi kanał, to mówi o związkach, i te rzeczy już się stają jakby coraz bardziej jasne. Dlatego spada demografia, bo jeśli mężczyzna się dowiaduje, że może się ożenić, ale to jest umowa prawna. Małżeństwo to jest umowa prawna, przy której przy rozwodzie traci dziecko, może doświadczyć alienacji rodzicielskiej i po prostu przegrywa finansowo. I nawet może stracić dziecko, jeśli kobieta na przykład jest prostytutką, czy ma problemy z alkoholem. Takich przykładów było bardzo dużo, ponieważ kobiety są łagodniej karane za te same przestępstwa. Więc no spada demografia, no mądrzy mężczyźni no, no, no nie chcą wchodzić w układ, w którym mogą być łatwo zniszczeni, albo mogą być fałszywie oskarżeni. Przychodzi policjant i nakazuje mu wyjście z własnego mieszkania, bo to też już chyba wprowadzono w Polsce. Przepraszam, ale mam taki mętnik jest tyle tych informacji, bo to w ogóle yy, o tej sprawie, czy to ja, czy ktoś z Państwa, to było wklejone na plusujemy.pl. Ale wracając do sprawy, gdy on to jej przypisał, nie było podane, jaki czas minął, ale ze swojego doświadczenia wiem, co się wtedy dzieje. Bardzo rzadko nic się nie dzieje, natomiast bardzo często dzieje się tak, że to kobieta zaczyna boleć głowa, jakby życie seksualne zamiera, i wielu ludzi może wtedy zadać pytanie: dlaczego ty to mówisz? Przecież. Chłop oddał majątek, no powinna być wdzięczna. Gdyby poszła gdzieś pracować, zarabiałaby 3000 na rękę, a tutaj pół domu, jakichś majątek, no to przecież by w całe życie by tego nie zarobiła, co by dostała. No to ludzie powinni być wdzięczni za coś takiego. Niestety w związkach damsko-męskich to nie działa. W relacjach kumpelskich, przyjacielskich, mężczyzna i mężczyzna, czy kobieta i kobieta Czasami mężczyzna i kobieta, chociaż przyjaźń między dwoma płciami jest bardzo wątpliwa, ze względu na mogące się pojawić pożądanie seksualne i procesy, które się z tym wiążą, głównie hormonalne, psychiczne. To, no to, to nie jest to tak, jak u, no, normalnie u ludzi, że ktoś jest wdzięczny komuś. W damsko-męskich relacjach jest tak, że jak się tak zachował mężczyzna, Czyli dał kobiecie wszystko, czyli się pozbawił, wystawił się na stracenie tego, to jakby tracił szacunek w oczach kobiet. Kobiety oczywiście się do tego nie przyznają. Powiedzą, że taki mężczyzna jest szlachetny, honorowy, że on dbał o tą kobietę, że on chciał, żeby ona się czuła bezpiecznie, ale niestety wraz z poczuciem bezpieczeństwa zanika chęć na seks. Gdy kobieta chce coś uzyskać, stara się o siebie, odchudza, no bardzo miła jest tak. No ale jak już osiągnie swój cel, ten mężczyzna już nie ma nic do oddania. Wszystko oddał, cały majątek, który miał oddał. No to powiedzcie mi, no po co się starać? tak? Po co stawać rano na jogging, katować się dietą, jak można już jeść czekoladę bez opamiętania? Ja tu absolutnie nie potępiam kobiet, bo bardzo podobne mechanizmy mają też mężczyźni. No i co się stało? Gdy on to przypisał, ale nie wiem, jaki to minął czas, to ona znalazła sobie nowego pana, w którym była około miesiąc. Gdzieś tam było, czy to u tego pana, czy z kryminalnego patrolu, czy gdzieś indziej, wyczytałem, że on też był raczej starszym mężczyzną. Czyli pani świętej Pamięci Natalia lubiła, lubiła przepraszam, raczej takich starszych facetów. No i co się stało? No, można by powiedzieć, że to samo życie. Chociaż panie, właśnie nie dokończyłem w komentarzach, pisały, że pani Natalia rozwaliła jego małżeństwo, bo ten 60-latek był już z kobietą, ale się z nią rozwiódł. Czy to jest prawda? Nie wiem i nie chcę tego mówić jako pewnik, bo no nie chciałbym tej pani obrazić. Po śmierci się człowiek nie może bronić, tylko mówię to państwu dlatego, że i tak to sami wyczytacie w komentarzach, które nie zostały skasowane, więc prawdopodobnie jest z tym dużo prawdy. No i co można powiedzieć? No samo życie, tak? Ale doszło tam do pewnej strasznej rzeczy. Nie dość, że ona jakby go zdradziła, tego 60-latka mordercę, przypomina mieli 10-letniego chłopca, synka, to jeszcze ona chciała mu zabrać cały majątek, wniosła oczywiście o rozwód i uwaga, tam w tym domu który on przepisał połowę na, na tą panią, świętej pamięci Natalię, mieszkała schorowana 90-letnia staruszka, która była mamą tego 60-latka. I świętej pamięci pani Natalia, nie wiem jak to się dokładnie ta procedura prawna nazywa, ale wniosła o to, żeby ją po prostu wyrzucić z tego domu. Czyli ten 60-letni mężczyzna, tak, stracił yy, tak naprawdę dom, bo. Dopiero by się zaczęła gehenna sądowa, trwająca wiele lat prawdopodobnie. Na kancelarię prawną by poszły bardzo duże pieniądze. Prawdopodobnie, nie wiadomo jakby było synem, niektóre kobiety grają dziećmi. Co nawet same kobiety tam i w tych komentarzach i w innych, co mnie bardzo dziwi, że tak nawet panie same o tym mówią, że to nie jest kryształowe, tak? że, że pani Natalia nie była kryształowa. No, bo nie powinno się wyrzucać na bruk 90-letniej staruszki, tylko załatwić jej na przykład jakiś ośrodek pomocy społecznej. No, to są w ogóle jakieś straszne rzeczy. Czyli gościu został tak bez domu, prawdopodobnie byłby rozgrywany dzieckiem i znalazłby się na bruku razem z 90-letnią matką. Musiałby pójść gdzieś do jakiegoś schroniska dla bezdomnych, gdzie są, wiadomo, menele i ludzie, którym się w życiu za bardzo nie powiodło i prym wiodą. Różnego rodzaju no, rozweselacze, nie chcę mówić tego słowa na literkę N, no i alkohol, tak, to słowo akurat można mówić. Jeden rodzaj trucizny jest dozwolony, drugi rodzaj jest karany. Więc ten człowiek wpadł, domyślam się, nie, nie słuchałem tego nigdzie, no, ale no nie trudno się domyślić, że ten człowiek stracił wszystko w momencie, kiedy 60-latek, jeszcze 7 lat, emerytura. Krzyżóweczki, spokój, luz, jakieś spacery z żoną za rękę i synem po parku. To zamiast tego byłby w schronisku, bo niestety są schroniska dla samotnych matek. Znaczy, to dobrze, że są, bardzo dobrze, że są schroniska w ogóle dla kobiet, ale dla mężczyzn czegoś takiego w Polsce nie ma. Są jakieś małe inicjatywy robione przez niektórych mężczyzn, ale na przykład był taki pan, który zrobił taki jakby hotel dla wyrzuconych z domu mężczyzny, niestety, czy tam umarł, czy popełnił samobójstwo, nie był w stanie tego w ogóle utrzymać, nikt mu nie chciał pomóc finansowo. No i to było tak, że ona 14 czerwca pojechała samochodem do tego chłopaka, tak, no, 60-letniego, no niech będzie gościa, tak, mężczyzny, i wróciła od niego, i oni się pokłócili w kuchni. No, i poszło o majątek. Jak się kłócili o ten majątek, czyli prawdopodobnie ona krzyczała, że wykrzyczała, może matkę, że masz się wyprowadzić z matką, no tak się domyślam, to on nie wytrzymał i zeznał, że no, po prostu pękło w nim coś i ją udusił. Rzucił się na nią i ją udusił tą panią świętej pęci Natalię, tak. I tu, zanim przejdę, jakby, no, można powiedzieć, do płyny, zanim będę reasumował, jak to mam w zwyczaju. Chciałbym dodać, że te komentarze, no strasznie mnie zadziwiły, bo same panie jakby, no nie było tego co 15 lat temu, bo 15 lat temu czy 10 lat temu to byłyby tylko wyzwiska na tego morderce i nic więcej. A tutaj same panie widocznie sobie wyobraziły, że będą miały 90 lat i będą mieszkały u syna i przyjdzie... Moda dziewczyna zabierze cały majątek i 90-latka pójdzie na ulicę, gdzie długo nie pożyje, no bądźmy szczerzy. W Polsce to nie, jest, to nie jest ciepły kraj, większość czasu są albo deszcze, zima, tak. Znowu w lato są upały nie do wytrzymania. No dzisiaj, wczoraj to w ogóle było tak duszno, że się praktycznie nie dało oddykać, na szczęście jest klimatyzacja, no ale kosztem podziębienia stałego, bo to wiadomo, człowiek jest przy klimie, wychodzi potem i. I tak to się dzieje. Więc, Szanowni Państwo, to jest ta pierwsza kwestia, która mnie zdziwiła, świadomość kobiet, które już jakby tak nie są za sobą, już zauważyły, że nie warto bronić cwania, bo same zostaną uszukane, albo i dzieci. Ale ja tu absolutnie, żeby to było jasne, ja nie nazywam Pani tak Natalii, nie mówię nic, nie wiem jak tam było i podkreślam jeszcze raz tego gościa, który zadusił ją to powinni tak naprawdę nie wypuścić już z więzienia. Zobaczcie, co on zrobił. Pójdzie na minimum 25 lat czy 20 lat, nie wiadomo jak sędzia zadecyduje, do więzienia. Swojemu synowi, 10-letniemu, zgotował piekło. On pójdzie albo do sierocińca, albo pójdzie do jakiejś rodziny zastępczej. Różnie tam bywa, jak państwo się zapewne domyślają. Czyli on wszystko rozpieprzył. Ale z drugiej strony 60-letni człowiek zostałby z niczym. A są ludzie tacy, większość ludzi jest taka, że pójdzie w alkohol, będzie płakała codziennie, szybko umrze z powodu zawału albo wylewu, bo organizm nie wytrzyma 60-letni, zbyt długo stresu. Jest też sporo osób, Polska jest, no, tfu, liderem pod tym względem. Pluje tak specjalnie, znaczy nie plunąłem, tylko tak udawałem, że pluje, bo jest niechlubnym liderem w samobójstwach. Bardzo dużo mężczyzn popełnia samobójstwo w Polsce. Bo to się tak mówi, że to jest piekło kobiet, tylko że w tym piekle kobiet najmniej w Europie kobiet popełnia samobójstwo, a najwięcej mężczyzn. Chyba jeszcze w Rosji było więcej samobójstw. Jakiś jeden kraj w, w, chyba był w cudzysłowie lepszy od Polski. Więc podejrzewam, że większość ludzi albo by się rozpiła. Część by poszła się powiesić po jakimś czasie, zostałaby bez niczego z matką, która mogłaby staruszka wyklinać dzieciaka, tak, czy mu robić wyrzuty, dlaczego no starość nam tak zrobiłeś. Więc sytuacja straszna, tak, no został ten gość podstawiony pod ścianą, być może, być może, podkreślam, pani Natalia myślała, że on da sobie spokój, że może umrze przez te parę lat tego stresu sądowego, nie wiem co myślała, kompletnie nie wiem. No, ale trafiło widocznie na gościa, który na poczucie rozpaczy zareagował wykonaniem morderstwa. Zrobił najgorszą rzecz, którą można było zrobić. No, i teraz ja bym chciał jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która się z tym wiąże, że chciałbym, żeby Państwo docenili to, że jesteście na forum bracia samcy.pl, że jesteście na plusujemy.pl, że nagłaśniamy od już, ile forum ma 8-9 lat. Że te rzeczy opisujemy, że je nagłaśniamy, że mówimy, że Państwo mówicie, opowiadacie jak było w Waszych związkach, bo zawsze jest ten sam scenariusz. To, co teraz Państwu opowiadam, to, co się stało, to jest normalny scenariusz, który się powtarzał, powtarza i będzie powtarzał. I dzięki temu, co piszemy na forum, no, dzięki też temu, że z redem wydajemy książki, tak. Zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany, strefa sans.pl. Można sobie kupić jedną z dziewiętnastu moich książek, czy tam jedną z pięciu nagrań. Także ludzie, mężczyźni, którzy się dowiadują, jak to wygląda, to się przede wszystkim dowiadują, że nie wolno przepisać swojego majątku. Ani koledzy, ani kobiecie, nikomu. I to zauważyli w Starym Testamencie ponad dwa tysiące lat temu Żydzi, bo w Biblii pisze, Dopóki jest to tchnienie, dopóki żyjesz, nie oddawaj kobiecie ani nikomu, ani synowi, ani szekla. Znaczy to inaczej, pisze, ale sens jest ten sam. Dopóki żyjesz, nie oddawaj swojego majątku, bo ludzie mają tendencję do gwałtownego zmieniania swojego charakteru. I może być tak, że oddasz komuś pieniądze, i nagle ktoś, kto był miły, fajny, sympatyczny, okaże się po prostu wą z charakteru. I na pewno Państwo znają taką historię z rodziny, gdzie ludzie o mieszkania czy majątek po kimś zmarłym robią naprawdę świństwa straszne. A jeden przypadek jest znany, bo to jest taka no, znana osoba w moim, można by powiedzieć, uniwersum, która kiedyś prowadziła bloga i napisała artykuł, że jakiś tam wujek jest w stanie śpiączki czy coś. No i nie wiem o co tej osobie chodziło, że on nie chce umrzeć, czy że on jest w śpiączce, bo chodziło o to, że ta osoba sobie chciała Leksusa kupić i czekała na spadek. No i nie mogła dostać spadku, dopóki ten pan żyje, dopóki ten kuzyn, wuj żyje, czy jest pod namiotem tlenowym, to nie było dokładnie opisane. Dokładnie, ten pan to pisał na swoim blogu. Nie wiem, co on chciał uzyskać, żeby nie wiem, jakoś podświadomie on to przeczytał. Ten kuzyn wreszcie umarł, i wreszcie, żeby były pieniądze na normalny samochód. Domyślają się państwo o kim mówię. Tak, ludzie potrafią niekiedy takiego dostają szału, jak widzą gdzieś pieniądze, tak? Dużo ludzi tak że jak widzi pieniądze, po prostu szaleją. Szanowni Państwo, więc. Chciałbym powiedzieć, że przez to, że ludzie się dowiadują takich rzeczy, to może nie dojść do tej sytuacji. Bo czy ta pani by poszła do innego chłopa, i czy chciałaby rozwodu, czy, bo ta pani świętej pęci Natalia złożyła pozew o rozwód? Czy doszłoby do tego rozwodu? Gdyby wiedziała, że część domu jest męża i ona będzie w połowie mieszkała, w połowie mąży, go nie będzie można za bardzo wywalić, bo on na przykład to przypisał na matkę czy coś takiego, on ten pan 60-letni nie zadbał o swój majątek. Już tu popełnił błąd, otworzył puszkę Pandory, przepisał swój majątek tych rad, żeby kobieta nie szukała sobie kolejnego związku ze starszym Panem Bogatym, jest bardzo dużo. Są w książkach. Jeśli ktoś nie ma pieniędzy, jest na forum Bracia Samcy. Można przeczytać sobie, jest to wszystko za darmo. Znaczy, jeśli się chce pisać, mieć konto, to jednorazowa opłata, tylko ze względu na hejt 25 zł, Tylko Państwa informuję, żeby nie było później, że jakimś naciągaczem jestem czy coś, ale czytanie jak najbardziej, dowiadywanie się, wszystko jest za darmo, wszystko jest odsłonięte, więc można korzystać. I zachęcam Państwa, bo jeśli popełnicie błąd taki jak ten Pan, to potem wydarzenia układają się zgodnie z, z takim scenariuszem, jaki niemal zawsze jest. Jak oddasz swój majątek, to zostajesz nikim w oczach wielu ludzi. W moich oczach będziesz normalnym człowiekiem, czy masz pieniądze, czy nie. Co mnie to obchodzi? Ty mnie interesuje, czy ty jesteś dobrym człowiekiem, czy masz charakter, czy masz jakieś pasje, no kim jesteś. A pieniądze można mieć. Wiadomo, że kilka lat temu bardzo dużo zarabiałem, potem mnie wpędzili w bidę, a jak byłem młody, to też była bida, potem znowu mogę dużo zarabiać i to pieniądze raz są, raz ich nie ma, różnie to bywa, a no charakter moim zdaniem jest ważniejszy, bo wyrobienie charakteru odpowiedniego to, to nie jest tak jak pieniądze, że ktoś może dostać, na przykład no, dostałem ostatnio od państwa dużo pieniędzy, ale to o tym w innym nagraniu, żeby to wszystko, te portale utrzymać, żeby każdy sobie mógł korzystać. Więc yy, szanujcie to, co robicie na forum, bo ja sam wiem, ile osób nie popełniło właśnie takich błędów, chociaż tych błędów jest więcej niż przepisanie swojego majątku, chociaż ten jest błędem największym. Ilu chłopaków nie chciało przepisywać swojej działki rolnej. Słuchajcie, jakie to są historie życiowe, co ja się przez te ponad 15 lat nasłuchałem. To, to po prostu włosy stają dęba, jak ludzie potrafią się na pieniądze rolować. I niestety jest to bardzo częste w związkach zamsko-męskich. Schemat jest prosty. Miś, ja nie wiem jak się czuję, ty mnie zdradzisz, ty mnie nie kochasz. A miś mówi, no co ty tam, Żaneta, gadasz, mruczysz pod nosem, ja cię kocham, nigdy cię nie zostawię, bo masz świetne cycki na przykład. No tu tak sobie no, robię, żeby tutaj nastrój nie padł. Przepraszam, jeśli ktoś czuje się obrażony. Więc kontynuując, Żanecia, masz wspaniałe cycki, dlaczego mam cię zostawić? A ona płacze. Ty mnie nie kochasz, bo jakbyś mnie kochał, to byś mi cały dom zapisał. No facet baranienia, co to ma do miłości? I ona mówi, Miś, ty mnie nie przepiszesz, bo już masz jakąś babę na boku. Ty mnie nie kochasz. No Miś jest smutny, nie wie o co chodzi. Wieczorem się dobiera do swojej Żanetki, a Żanetka chyp, kołdrę na siebie. Nie ma dostępu do dziurki. A dlaczego nie ma? Bo ona jest katoliczką, bo ona to robi tylko z miłości. A on trzyma ten majątek dla siebie, żeby dać go innej babie, i wiadomo, że on jej nie kocha. A ona nie jest taka, jak inne. Ona to robi tylko z miłości. I wyobraźcie sobie, że ja tu oczywiście mówię żartobliwie, ale wielu mężczyzn w takiej sytuacji przypisuje mieszkania, jakieś działki. No i zaczynają się tragedie, bo dziurka jest, ale tylko na bardzo krótki okres czasu. I jak wszystko jest przypisane, to seks się już całkowicie kończy. Bo po co spać, za przeproszeniem, z frajerem, który wszystko oddał za usługę seksualną, tak naprawdę. Bo on to zrobił nie dlatego, że napłakała, tylko że wieczorem był szlaban na seks, bo głowa bolała. To akurat jest taki żarcik, Chłop budzi w nocy swoją żonę, Żaneta, Żaneta trzęsie, ona taka zaspana, co się dzieje? On mówi, boli cię głowa? Nie, o czym ty mówisz? A, tu cię mam. No wiadomo, o co chodzi, tak? Więc, szanowni państwo, to tyle na temat. Temu panu życzę już, żeby nie wyszedł z więzienia. To, że nie wiedział o tym, mógł się dowiedzieć, był ponoć informatykiem, w sieci mógł doczytać, nie chciał, nie umiał, nie znał, nie wiem, ale jest takie powiedzenie, że nieznajomość prawa no, nie zwalnia. Tak. No i kończąc, facet nie zgnije w więzieniu. Świętej pamięci pani Natalii życzę, no, głupio coś takiego mówić, no, pośmiertnego życia, lepszego niż tutaj. Gdzie trzeba o wszystko walczyć, gdzie wszystko się wzajemnie zjada, rani, oszukuje, a miłość i prawdziwa życzliwość jest czymś niesamowicie rzadkim. A dziesięcioletniemu synowi życzę, żeby trafił do wspaniałej rodziny, która go obdarzy miłością i że chłopiec nie będzie miał traumy na całe życie, bo jak tu żyć ze świadomością, że ojciec za, że za to, że byłby wyrzucony z domu, zaciukał matkę, tak. Jaka matka by nie była, to dziecko tę tą, tą matkę kocha, tak. Chociaż to różnie bywa, jak dziecko dorasta, ma już 20 parę lat, i się dowiaduje, na przykład, że nie miało kontaktu z ojcem, to się okazuje, że jest 150 listów, których matka nie dostarczała. To są przypadki, że dziecko zrywa kontakt z taką matką, i to są przypadki, które ja znałem. Także, szanowni Państwo. Nadal piszcie na forum, bo wchodzą ludzie, wchodzą mężczyźni, czytają i dzięki temu potem nie ma takich tragedii. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Przepraszam za to, że tak nieśmiało mówię, no bo no długo nie nagrywałem i naprawdę jestem zestresowany i się naprawdę do tego zabierałem. Chciałem wczoraj nagrać, ale była okropna burza przez wiele godzin. Nawet takie zdjęcie wkleiłem na Face'a i tutaj widział społeczność na YouTube, jak... Dwaj panowie przyszli do mnie, czyli Brajanek i Puszek, i, no, i niestety po trobiowych sercach no, puzon włączył się, akompaniament, aż musiałem uciekać z pokoju. <gryw> Także to takie, no. Jednych Brzydzi, drugich śmieszy mnie i Brzydzi i śmieszy i smuci w sumie. Także szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie. Coś tu sobie sprawdzę. Życzę miłego tygodnia. No i pozdrawiam serdecznie. Dobranoc, cześć.